się bardzo serdecznie z Wami w takim filmiku, którego dawno nie było, czyli takie przygotowywanie się z Wami na imprezkę. Kiedyś coś takiego nagrywałam i wiem, że dobrą to miało oglądalność, ale w ogóle zapomniałam o tym, żeby takie coś nagrać znowu, dlatego stwierdziłam, że jak dzisiaj już sobie maseczki, włosy myję, makijaż, wszystko to dla Was po prostu nagram. I pokazywałam Wam, co robiłam właśnie od rana, że miałam peeling nałożony, później miałam tą taką maseczkę do odrywania, a teraz nałożyłam sobie maseczkę Victoria Beauty. Ostatnio Wam o niej mówiłam, że się sprawdza bardzo fajnie i mam z tego ten kremik pod oczy, ale tu mam dosłownie tylko muszę, wiecie, tak wygrzewać tym patykiem jeszcze na jedno użycie, już więcej nie będę miała niestety. Bo ta pompka już nawet nie działa, znaczy no nie, że nie działa, jest za mało produktu, nie idzie tego wydobyć, ale jak odkręciłam, to jednak tam jeszcze troszeczkę jest, więc dzisiaj jeszcze to sobie użyję. Tej maseczki mam dosłownie też tyle już, także resztka, a jest naprawdę mega, mega nawilżająca, także mogę Wam polecić. Ostatnio miałam Wam podlinkować, zapomniałam, także mam nadzieję, że tym razem tego nie zapomnę. Także mam to, a na ustach, na usta nałożyłam sobie taki balsam z La Roche-Posay. Dostałam jakąś taką próbkę właśnie, także stwierdziłam, że nałożę to na usta, bo mam takie spierzchnięte, a chcę dzisiaj użyć pomadki matowej, więc będę sobie tym smarować przez cały dzień, aż do wieczora, żeby te usta były, wiecie, dobrze nawilżone, żeby nie było tutaj żadnych dziwnych, suchych skórek i tak dalej. Może też zrobię sobie peeling, ale najpierw właśnie chcę je trochę nawilżyć. Z tego względu, że ostatnio jak zrobiłam peeling na takie suche usta, to mi popękały, także stwierdziłam, że najpierw je nawilżę, później dopiero spilinguję i znowu nawilżę. Mega są takie mięciutkie te usta, ale zobaczymy, wiecie, czy to będzie dłuższy taki efekt, czy tylko na chwilę, jak ten produkt jest na ustach. Jeśli chodzi o włosy, to na noc nałożyłam sobie olej marakuja od Anwen. To jest olej do włosów wysokoporowatych i nałożyłam na to maskę taką na noc. Nocna maska. I mam to cały czas na włosach. Na skórze głowy mam wcierkę, ale jej zapomniałam zabrać. Mam wcierkę tą rosyjską babuszki Agafi chyba, tak mi się wydaje, że to jest ta firma. Za chwilkę na skalp nałożę sobie tą, taką drożdżową maseczkę, również rosyjską. Trochę jeszcze mi tutaj zostało, więc stwierdziłam, że będę sobie ją używać przed myciem, bo ona też działa fajnie na porost włosów, na odżywienie skóry głowy, żeby ją wykorzystać, żeby mi już to po prostu nie stała. Włoski będę myła dzisiaj szamponem z L'Oreala. Będę nim myła dwa razy włosy. Użyję też maski. Jak nałożę właśnie przed myciem, za chwilę nałożę tą na skórę głowy, a tą nałożę na całe włosy. To jest maska z Carlosa i ona ma taki mega intensywny kolor, żeby te włoski troszeczkę ochłodziło. Ale to nie robi absolutnie niebieskich włosów, więc się o to nie martwcie. Ten pigment jest tylko tak mocny w tej masce, ale tak ogólnie to na mocno nie działa. Także to nałożę. Pochodzę tak może z pół godziny z tym. Później umyję właśnie tym szamponikiem z L'Oreala. I później sobie jeszcze raz nałożę tą maskę. Nie będę już tutaj dotykać włosów u nasady, tylko same, wiecie, takie tutaj od ucha w dół. Z tego względu, żeby ich po prostu nie przeciążyć. Później to spłuczę po prostu chłodną wodą. I nałożę jeszcze sobie taką mieszankę emolientowa róża i proteinowa orchidea, żeby te włoski jeszcze dobrze, wiecie, dociążyć, odżywić, żeby w 100% wyglądały dobrze. I jak to spłuczę, to użyję sobie jeszcze dzisiaj, naprawdę dzisiaj mega taka pielęgnacja włosów i twarzy, naprawdę dawno czegoś takiego nie robiłam, ale stwierdziłam, że tego potrzebuję, także dzisiaj jeszcze użyję z Matrixa. To tworzy taką taflę z włosów, także stwierdziłam, że na imprezkę idealnie, żeby te włosy prezentowały się jak najlepiej. Dzisiaj je też wyprostuję. I później przed suszeniem właśnie użyję sobie tego mleczka, które Wam już pokazywałam bardzo dużo razy. On jest bardzo fajne. Ona jest też właśnie termoochronna, ale ogólnie ma bardzo dużo innych funkcji. Fajnie wygładza włosy. I teraz tak, jak zmyję sobie tą maseczkę, to wtedy nałożę sobie na całą twarz ten tutaj kremik. On jest taki łagodząco nawilżający, bardzo fajny, delikatny kremik. A pod oczy nałożę sobie Victoria Beauty. No i później też na usta jeszcze raz nałożę sobie ten balsamik.
Dobra, kochani, to później Wam pokażę, co będę robić dalej. Makijaż, mam nadzieję, że uda mi się nagrać, a jak nie, chociaż z głosem, to wiecie, tak, jakieś tam przebitki Wam porobię, żeby Wam pokazać. Chciałabym właśnie coś z cieniami może dzisiaj zrobić. Pokażę Wam właśnie też, w co się ubiorę. Spłukałam sobie tą maseczkę już. Tak jak widzicie, mam na włosach tą fioletową czy granatową maseczkę. Nałożyłam też u nasady tą drożdżową maseczkę. Teraz nałożę sobie pod oczy ten kremik. Zobaczcie, do prawie już nic nie mam. Muszę to jakoś tu wygrzebać. I zamówię sobie po prostu nowy. Zrobiłam sobie wczoraj też brwi. Wyrwałam i podocinałam. I mam nadzieję, że się trochę wyrównały, chociaż no nie wiem, że są trochę bardziej równe niż przedtem. I teraz na całą twarz nałożę ten kremik. Warstwę właśnie tak jak przedtem i usta to po prostu wpiły, także na pewno są przesuszone. Sobie użykowałam tą koszulę z Shaina. Ona ma tutaj takie rękawki fajne. Tutaj się wiąże kokardę. O, i coś tak, ona jest taka dłuższa, chyba ją po prostu tak puszczę. Nie będę jej wkładać w spodnie i ubiorę do tego te skórkowe. No chyba, że będzie za długa, to wtedy włożę do środka. One mają taki ozdobny zameczek. One są z Allegro, mogę Wam również podlinkować. Ustawienie kamerki. Ogólnie nagrywam teraz telefonem, bo kamerka się ładuje, ale ten telefon fajnie nagrywa. I będziemy robić makijaż. Włosy już są suche, tylko są trochę teraz spuszone, bo były w gumce, bo się kąpałam. Na usta nałożę znowu to. Pędzelki mamy umyte, także super. Będzie fajny makijaż. Mam jakieś tutaj lustereczko. I najpierw twarz sobie przetrę płynem micelarnym, bo przedtem robiłam pielęgnację, ale teraz trzeba wiedzieć, obiad i tak dalej i sprzątałam, więc przetrę sobie tak na szybko. I nałożymy po prostu cienką warstwę kremiku jeszcze raz. Jeszcze przed chwilką się przecięłam kartonem, wszedł mi po prostu pod paznokcia. I na usta nakładamy tą próbeczkę, bardzo fajnie nawilża. Będę Wam pokazywać wszystkie kosmetyki, jakie będę używać po kolei. Teraz nałożę sobie ten kremik na całą twarz. I oczywiście pamiętam o szyi. On jest taki żelowy. O matko, trochę za dużo się go wzięło. Nałożę sobie grubszą warstwę tego na usta, potem to zetrę, po prostu zrobię to taką maseczkę. Teraz nałożę korektor na powiekę i będę sobie malować jakimiś cieniami. To nie będzie nic specjalnego, także nie będę Wam pokazywać kolorów, jakie będę używać, bo to ma być tylko, wiecie, no zwykły wieczorowy makijaż oka, ale taki szybki.